Siemaneczko, z tej strony Paweł Alkoholik. Zapraszam Was na pasaż, czyli pamiętnik alkoholika starającego się anulować żale. Dzisiaj chciałem sobie zaryzykować takie stwierdzenie, że my, alkoholicy, jesteśmy trochę jak dzieci. Pomyślcie sobie, jak takiemu dziecku powiesz, że na święta przyjdzie święty Mikołaj i da mu prezent, to ono uwierzy, co nie? Albo że jak straci ząb, nie? To przyjdzie wróżka i zamieni mu tego ząbka na pieniążek, nie? Też wtedy uwierzy. Tak samo jak temu dziecku powiecie, że ono jest chujowe, że do niczego się nie nadaje, że nic nie potrafi, to wiadomo, uwierzy, nie? Ale jak powiecie temu dziecku, że ma talent, że super sobie daje radę, że się stara, że jesteście z niego dumne, no to wiecie, jak będzie, nie? No ja chciałem z góry powiedzieć, że ja nie biję tutaj do ludzi, którzy są bliskimi osoby uzależnionej, alkoholika. One mają znacznie więcej na głowie. Ja nie mam zamiaru żadnych porad udzielać w tym momencie takim ludziom. Ja tutaj biję do nas, bo żeby być zmotywowanym, to musimy zacząć od siebie. Rozumiecie? To my siebie musimy karmić tą myślą, że damy dzisiaj radę, że dzisiaj się nie napijemy, że dzisiaj będziemy trzeźwi i wieczorem jak będziemy zasypiać, to będziemy zasypiać z nastawieniem, że jutro zrobimy to samo. Właśnie o to chodzi, że zawsze staramy się jakoś szukać jakiegoś takiego, nie wiem, jakiejś wymówki, że nie mamy tej osoby, która nas kopnie w dupę. Nie, my musimy zacząć od siebie. Musimy kopnąć siebie samych w dupę. Tego Wam właśnie życzę dzisiaj. Żebyście znaleźli tą motywację i żebyście zaczęli od tego, żeby motywować samego siebie, bo da się. Także jedziemy z tym. Damy radę. Jebać alkohol.